jestem bardzo szczęśliwa. No, gdzieś tam z tyłu głowy zawsze było, że chcę zrobić to minimum na igrzyskach. No i podświadomie się na to przygotowywałam. Wspomnienia mam z 2018 roku. Nieciekawy z tej trasy. To był najgorszy start w moim życiu. Za to ten mogę nazwać najlepszym, bo minimum na igrzyska olimpijskie to jest coś, o czym zawsze marzyłam. Także cieszę się strasznie, nie potrafię tego opisać. Zawsze tydzień przed startem mam ciężki, ale to już wiem o sobie, że to się odbywa tak specyficznie. Nie chciałam o tym myśleć, chciałam po prostu zacząć spokojnie, poszukać takiego luzu i później zobaczyć, jak wyjdzie prędkość. Nie patrzyłam na stoper pierwsze kilometry i myślę, że to jest dla mnie dobra taktyka, bo jeżeli myślę o danej prędkości, to wtedy zaczynam się na to nastawiać i automatycznie zaczynam się napinać, a jednak no, trzeba poszukać takiego komfortu. Kryzys zaczął się na 15 kilometrze. Bardziej chodzi chyba o żołądek. Jestem jeszcze troszkę nieprzystosowana do przyjmowania izotoników, picia żeli na trasie. No, co było widać na końcu. Ale no mimo wszystko już wizja zrobienia tego minimum dodawała mi tak skrzydeł, że już po prostu chciałam skończyć, a wiedziałam, że jest dobrze, także chciałam tylko już to minimum mieć i no i jest. Te zawody, te Mistrzostwa Polski również były przekładane kilka razy. W sumie miały być już w okresie wiosennym. Są w jesieni. No ale jak widać, to nie pokrzyżowało moich planów. I czekam z niecierpliwością, co będzie dalej. Mam nadzieję, że igrzyska się odbędą oczywiście.